Szanowni Państwo, warto uczestniczyć w procesie inwestycyjnym i spoglądam przede wszystkim na tych, dzięki którym bierzemy udział w tym dzisiejszym wydarzeniu. Spoglądam na przedstawicieli inwestora, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jest z nami pan dyrektor Pałaciński, dyrektor oddziału małopolskiego Generalnej Dyrekcji, są jego współpracownicy. Jest nadzór, który prowadzi codziennie monitoring prawidłowości wykonania prac, ale przede wszystkim są wykonawcy. Są wykonawcy, którzy tutaj zostawiają część swojego życia. I powiem, że kolejny raz jesteśmy dumni z tego, że w Polsce prowadzone są inwestycje na tak wysokim poziomie technologicznym. To z jednej strony metoda nasuwowa, jaką realizowany był główny element tego mostu, a z drugiej strony pylony, na których podwieszone są płyty mostowe. To niezmiernie skomplikowane przedsięwzięcie pod względem inżynieryjnym, ale widać, że wykonawcy doskonale, czy bardzo dobrze dają sobie z tym radę, bo kiedy rozmawiam z inżynierami nadzoru, mówią, że jest taki bardzo pozytywny element. Nie ma opóźnień, prace są realizowane zgodnie z harmonogramem, zgodnie z technologią, a trudności, które się pojawiają na budowie, bo zawsze takowe są, są bardzo szybko rozwiązywane, są szybko usuwane i realizacja posuwa się dalej. Te prace tutaj trwają od niedawna, bo przecież w połowie 2019 roku tutaj w Szczerym Polu praktycznie na łące symboliczne wbicie łopaty, a dzisiaj olbrzymi obiekt inżynieryjny, który będzie służył wszystkim kierowcom, wszystkim użytkownikom tej drogi, wszystkim podróżnym udającym się czy z Nowego Sącza w kierunku Brzeska, czy od Brzeska od strony autostrady A4 do Nowego Sącza, korzystając z drogi numer 75, popularnej sądeczanki. I można by powiedzieć, że z jednej strony tutaj od południa, od Nowego Sącza prace postępują dynamicznie, tak jak powiedziałem, przewidywalnie, z dużą nadzieją, że w terminie, być może cokolwiek szybciej, będziemy z tego mostu mogli korzystać. Że tutaj już w tym miejscu nie będzie dochodziło do tak wielu tragicznych wypadków drogowych, bo to miejsce z tego słynie. W ogóle z tego słynie sądeczanka. Te prace posuwają się również od strony Brzeska na tak zwanej łącznicy. Czyli to jest początek sądeczanki, patrząc od strony autostrady A4. Ale niestety to wypełnienie pomiędzy tymi punktami na dzień dzisiejszy wypełniane jest konsultacjami, szukaniem kompromisu, przygotowywaniem żmudnym przez lata decyzji czy raportu środowiskowego, który pozwoli wydać decyzję środowiskową. 22 warianty. Tyle wariantów przebiegu przygotowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad. I na dzisiaj niestety sytuacja jest taka, że żaden z nich nie jest akceptowany przez poszczególne samorządy, bo przecież nie przez wszystkie. W zależności od tego, z którym samorządem, w którym miejscu rozmawiamy, to kolejny wariant nie odpowiada. No, najkorzystniej by było, żeby z punktu widzenia wnoszących uwagi, żeby ta droga prowadziła przez góry tunelami i estakadami. Dzisiaj państwa polskiego nie stać na dzień dzisiejszy na tego typu inwestycję tak bardzo drogą i tak bardzo skomplikowaną. Tunelami do Nowego Sącza i estakadami nie dojedziemy. Musimy jechać normalnie wytrasowaną drogą. Ufam i wierzę w to, że to się da zrobić. W tym roku wniosek o decyzję środowiskową na pewno przez Generalną Dyrekcję zostanie złożony. W przyszłym roku, jeżeli ta decyzja zostanie wydana i w co ufam, wreszcie nie będzie oprotestowana. Wreszcie żaden z wariantów nie będzie oprotestowany. Ogłoszenie przetargu 2025, wiem, pan dyrektor spogląda na mnie, prosił o to, żeby niezbyt optymistycznie, żeby dać ten margines 2026. Sądeczanka będzie wybudowana, ale do tego potrzeba nam społecznej zgody,
Do tego potrzebna jest zgoda przede wszystkim samorządów, bo ufam, że mieszkańcy tych gmin, przez które przebiega sądeczanka, na nią od dawna czekają. Na nią czekają setki tysięcy tych, którzy na co dzień poruszają się sądeczanką w starym jej przebiegu. Stąd z tego miejsca po raz kolejny apeluję do wójtów, do radnych, znajdźcie konsensus. Te propozycje są przemyślane, są korzystne i na pewno będą wam wdzięczni wszyscy ci za ten konsensus, którzy pojadą bezpieczną, przewidywalną, nowoczesną drogą z Nowego Sącza w kierunku Krakowa, którzy będą mogli codziennie, korzystając z tej drogi, dojeżdżać do pracy, a ta droga sądeczyznę otworzy na Kraków i na Małopolskę i na całą Polskę. I oto bardzo proszę, bo my jesteśmy cały czas gotowi, aby tą drogę realizować. Aby ten, niestety te postawy, które każą stale, myślę tutaj o niektórych samorządowcach, bo przecież nie wszystkich, te postawy każą jednak negatywnie odnosić się do projektu. Te postawy niestety nie są twórcze i praktycznie rzecz biorąc nic do tego projektu nie wnoszą. Pojawiają się takie zupełnie oderwane od rzeczywistości, od realiów oczekiwania, że państwo polskie przyjmie jakąś specjalną ustawę, która pozwoli tą drogę wbrew protestującym samorządom zbudować, czy pojedynczym radnym, wójtom, bo przecież w wielu przypadkach tak właśnie jest. To nie są tysiące mieszkańców, to są praktycznie samorządy, które mówią, że w imieniu tych mieszkańców występują. Więc nie ma takiej możliwości, żeby przyjąć jakąś szczególną ustawę, która by przełamała ten imposybilizm samorządów. Tego się po prostu nie da zrobić, bo ustawa środowiskowa jasno i wyraźnie wskazuje, jakie warunki muszą zostać spełnione. A w tym wszystkim najistotniejsze jest to, abyśmy znaleźli właśnie konsensus. Jeszcze raz powtarzam, rząd zamawiający, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, która działa w imieniu rządu, jest gotowa tą inwestycję realizować. Jeszcze jedno, od 2017 roku zarezerwowane są środki finansowe na realizację tej inwestycji w Krajowym Programie Drogowym, w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych. W tym dokumencie, przyjęty uchwałą Rady Ministrów z 2017 roku, zabezpieczone są środki finansowe, więc nieprawdą jest, jeżeli ktokolwiek, gdziekolwiek mówi, że nie ma pieniędzy, nie ma środków finansowych na tą inwestycję. Potrzebna jest dobra wola. Ta inwestycja już ma wszystko, co powinna mieć. Potrzebna jest dobra wola. A dzisiaj chciałem podziękować inżynierom, chciałem podziękować wszystkim pracownikom pracującym na tej budowie za tak efektywny wysiłek. Pytałem kierownika budowy, ponad 200 ludzi ma codziennie na zmianie. Dzisiaj także około 200 osób pracuje na tej budowie. Przy takim zaangażowaniu my w Polsce możemy wybudować praktycznie wszystkie inwestycje. Dziękuję parlamentarzystom, bo są tutaj ze mną. Dziękuję posłom, senatorom Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo wam dziękuję za to, że wspieracie nas w tym dążeniu do uzyskania wszystkich zgód, decyzji, które pozwolą budować sądeczankę. Apeluję do wszystkich parlamentarzystów sądeczyzny. Wesprzyjcie nas w tym projekcie, bo łatwo nie jest. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w takim dniu, że takie małe podziękowania należą się również panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi rządu Mateusza Morawieckiego. Szanowni Państwo, Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko deklaruje inwestycje, które mają być wykonane, ale je realizuje. Jesteśmy na pewnym etapie sądeczanki, o której przed chwilą mówił pan minister. Widać optymistyczny, taki bardzo szybkie tempo budowy. Jeżeli wszystko pójdzie jak należy, jeżeli dopisze pogoda, to prawdopodobnie wszystko będzie dotrzymane i to będzie pierwszy etap zakończenia tej pracy na sądeczczance. Szanowni Państwo, warto zwrócić uwagę, że prace trwają do godziny 10, od poniedziałku do piątku, nawet w sobotę, jak się okazuje. A więc tempo budowy jest naprawdę imponujące. Szanowni Państwo,
ta inwestycja, Sądeczanka, ale i ten most, który będzie tego typu trzecim mostem w Polsce, jest nie tylko potrzebny, jest potrzebny Nowosądecczyźnie, jest potrzebny nam wszystkim. Sam korzystałem ze starej przeprawy i wiem, że to rzeczywiście było utrudnione. Poprawa warunków przejazdu do Nowego Sącza, do Nowosądecczyzny na pewno sprowadzi się też i do tego, że turystycznie jeszcze podniesie bardziej atrakcyjność ziemi, pięknej ziemi nowosądeckiej. Piękny most wpisze się na pewno w krajobraz, bo jest to taka budowla, która przyzdobi krajobraz tej ziemi, pięknej ziemi nowosądeckiej. Zapraszamy już dzisiaj, jak będzie tylko możliwość otwarcia drogi do wszystkich, do skorzystania z tych przepraw. Z całą pewnością będzie i bezpieczniej, i piękniej. Dziękuję bardzo. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, bardzo dziękuję za wizytację pana ministra dzisiaj na budowę, za ciepłe słowa, które należą się przede wszystkim wykonawcy, ale także wszystkim współpracownikom z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, nadzorowi i projektantowi. Szanowni państwo, oprócz mostu, który dzisiaj oglądamy, Generalna Dyrekcja w najbliższym czasie kończy uzyskiwanie decyzji z RID na budowę obwodnicy Chełmca i w przyszłym roku rozpoczniemy budowę obwodnicy Chełmca. Tak samo kończone są prace projektowe na drugim etapie obwodnicy Brzeska, tak zwanym łączniku Brzeska, i w przyszłym roku te prace także będziemy chcieli rozpocząć. Trwają także ostatnie prace przy raporcie środowiskowym na budowę nowego przebiegu Sądeczanki. Planujemy na jesieni tego roku złożyć do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali do tej pory i pomagają. Bardzo proszę o wsparcie także przy decyzji środowiskowej, tak żebyśmy w ciągu najbliższych 2 lat, 1,5 roku mogli rozpocząć inwestycje na Sądeczance. Dziękuję bardzo. Szanowny panie ministrze, panowie posłowie, szanowni państwo, znajdujemy się dzisiaj w Kurowie przy budowie tego pięknego mostu, który będzie służył wszystkim mieszkańcom nie tylko Sądeczyzny, ale tym wszystkim, którzy przyjeżdżają w nasze piękne tereny. Jest to inwestycja bardzo potrzebna ze względu na przede wszystkim bezpieczeństwo, na funkcjonalność dojazdu. Najważniejszym problemem dla Sądeczyzny, można powiedzieć, że jest już tak szeroko omawiana Sądeczanka. Ja z zasady jestem osobą bardzo optymistyczną i dobrze nastawioną, skoro pan minister powiedział, że w 2026 roku, i to tak ostrożnie, ta Sądeczanka będzie wybudowana, to ja w to mocno wierzę, a nawet powiem więcej, jestem głęboko przekonany, że Sądeczanka będzie. Dlatego to jest też bardzo ważne zadanie przed nami, jako panami posłami, przede mną jako senatorem, aby przekonywać wszystkich mieszkańców, przekonywać samorządowców do tego, że ta droga musi iść tak wytyczona, jak było wcześniej uzgodnione te trzy etapy, które są już wyłonione. Szanowni państwo, dzisiejsze spotkanie tylko pokazuje, że Sądeczyzna jest panu ministrowi bardzo bliska. Przecież pan minister wielokrotnie tu do nas przyjeżdża, zawsze nas wspiera, zawsze nam pomaga. Przykładem tego mogą być wszystkie inwestycje drogowe na terenie Sądeczyzny. Jak wiemy, przecież mamy jeszcze rządowy fundusz rozwoju dróg lokalnych, rządowy fundusz inwestycji lokalnych, z którego też dużo pieniędzy, środków idzie na drogi lokalne. Z mojej strony tyle. Jeszcze raz deklaruję moją pomoc i dzisiaj jest troszkę wolnego czasu, więc zaraz po naszym spotkaniu wybieram się do wójta gminy Łososina i będę rozmawiał w temacie Sądeczanki. Dziękuję. Panie ministrze, panie pośle, panie senatorze, ale przede wszystkim wy wszyscy, którzy na tej budowie tutaj pracujecie. Lipiec 2019, kiedy żeśmy tu byli z łopatami, rozpoczynała się budowa. No w tej chwili rzeczywiście przyprawia o zawrót głowy. Ja pod takim wrażeniem byłem kiedyś, jak było mi dane wejść na najniższy poziom elektrowni, zapory elektrowni wodnej w Rożnowie. To robi niestety niesamowite wrażenie. I za tą pracę wam serdecznie dziękuję. Ja nie wątpię, że za parę miesięcy się tu spotkamy, żeby przeciąć wstęgę otwierającą ten przejazd. Natomiast pozwólcie, że 2 słowa o Sądeczance. Kiedyś Dobry Tygodnik Sądecki albo Sądeczanin zapytali mnie, kiedy będzie ta Sądeczanka, co stoi na przeszkodzie, dlaczego tak nie jest. Ja wtedy odpowiedziałem, zresztą jest to zapisane, my wszyscy chcemy drogi
tylko stawiamy jeden warunek, byle nie po moim. No niestety nie da się tak zrobić. Pan minister powiedział, że trzeba trochę dobrej woli. Ja powiem jeszcze jedno, trzeba dobrej woli i wyobraźni. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że budujemy sądeczankę estakadami i tunelami od Brzeska i kończymy w Nowym Sączu. Co z gminami po drodze? Jak z tej sądeczanki będą korzystać? Jak się w nią włączą? Przecież sądeczanka ma służyć nie tylko Nowemu Sączowi, ma służyć wszystkim gminom, przez które przebiega. I ja tutaj na pewno, rozmawialiśmy wcześniej z panem ministrem, na pewno będziemy przekonywać, będziemy pracować nad tym, żeby jednak to zrozumienie dla tej drogi, ale rzeczywiste zrozumienie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Panie ministrze, drodzy czcigodni goście, wszystkich tytułów i godności, ale także osoby, które odpowiadają za budowę tego wspaniałego obiektu mostowego. Moi drodzy państwo, dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Jesteśmy dumni, że nasza myśl technologiczna, nasze uczelnie, nasze firmy, konsorcja budują tak wspaniałe obiekty, co było dzisiaj powiedziane, w takich nowoczesnych technologiach. Technologie te rozwijają się, są dynamiczne. Dzisiaj, moi drodzy państwo, nie ustępujemy ani o krok od zachodnich technologii, od zachodnich firm i to cieszy. Ten most jest tego wyrazem, ale także jest tym jednym z pierwszych elementów. Ja wierzę zaś, bo tutaj było powiedziane, że wiara jest bardzo ważnym elementem. Wierzę, to jest pierwszy most za nami, a drugi stanie obok i stanie się wyraźnym tą wrotami, czy też drzwiami do Sądeczanki, do Polski, do Krakowa, tym wylotem Sądecczyzny właśnie w kierunku północnym. A więc, moi drodzy państwo, cieszy to, że w przyszłym roku zaczyna się budowa łącznika Chełmeckiego, cieszy budowa choćby takich dróg, i tu panie ministrze bardzo dziękuję za fundusz dróg, ale także jest subwencję ogólną, rezerwę, która ostatnio została rozwiązana, przecież choćby w samym Nowym Sączu, ulica Nawojowska, 29 listopada, ostatnio Piłsudskiego dofinansowanie, czy też Limanowa, Gorlice. A więc, moi drodzy państwo, to są milionowe wsparcia, które dzisiaj, jak policzymy, za poprzednich kadencji samorządowych nie mogły samorządy na takie poziomie liczyć tych środków finansowych. W związku z tym, panie ministrze, gratuluję, bo zrobił pan coś wielkiego razem z rządem, z panem premierem, bo fundusz jest dzisiaj na imponującym poziomie i naprawdę te lokalne drogi, nie tylko gminne, powiatowe, wojewódzkie i także oczywiście krajowe, są rozbudowane, modernizowane, Via Carpatia, nie tylko, więc jesteśmy dumni, że nasze regiony, moi drodzy państwo, będą otwierały się na świat. A sądeczanka będzie. Bo po to są sądeczanie i sądeczanie zawsze są ludźmi przedsiębiorczymi, że wycuptamy to. Był tak jeden samorządowiec, zresztą już świętej pamięci dzisiaj, którego każdy z nostalgią wspomina, czyli Marian Cycoń, powiedział: Patryk, jak nie drzwiami, to oknem, nie oknem, to kominem, a jak nie, no to do Warszawy osobiście. I jak to było z wiktuałami do odpowiednich osób, jak to było mówione w jego przekazie, to znaczy w cudzysłowie, nigdy nie poddawać się, zawsze iść do przodu i choćby było dużo problemów na tej drodze, moi drodzy państwo, zawsze, zawsze być ostatnim na polu walki. A więc, moi drodzy państwo, ja wierzę, że nie tylko końcem roku, w październiku, listopadzie będziemy tu przecinać wstęgę otwierającą ten obieg mostowy, ale, moi drodzy państwo, w 2006, no 2007 będziemy przecinać wstęgę, która tworzy właśnie te nowe odrzwia do północy kraju, czyli Sądeczanka. Więc ja dziękuję i wielkie gratulacje dla wykonawców. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, korzystając z okazji, to chciałbym podziękować przede wszystkim inwestorowi za pomoc w realizacji tego zadania dużego, nadzorowi inwestorskiemu oraz naszym pracownikom, współpracownikom, bo tak jak państwo widzicie, jest to duża inwestycja, dla nas bardzo znacząca. Chcemy ją wykonać przede wszystkim według naszych założeń w terminie i dokładamy wszelkich starań, żeby ta realizacja była wykonana. Także wspólna pomoc wszystkich pracowników tutaj jest dla nas jak najbardziej mile widziana i dziękujemy przede wszystkim właśnie jeszcze raz inwestorowi, kierownictwu, nadzorowi za pomoc i życzyć sobie coraz więcej takich inwestycji. Dziękuję bardzo.